Siema, ziomki, ziomale, witam Xantora na kanale w cyberpunku, kolejnym odcinku, chyba 13, nie? Z tego, co po dobrze popatrzyłem w programie do nagrywania, w moich plikach. No i kontynuujemy. Zainstalowałem grę na dysku SSD. Jeszcze poprzedni odcinek nagrywałem, miałem grę na dysku twardym i patrzcie, jak się szybko wczytuje. Nawet nie muszę robić cięcia. Strasznie długo się wczytywało wcześniej. No i tutaj oczywiście się zatrzymałem, ale pewnie przez to, że gra jest przeinstalowana na inny dysk, a być może, że w save się tak zapisuje, tu stało koło mnie auto, nie? I tego auta w tej chwili nie ma. Dobra. I sobie muszę wezwać samochód. Oki. Oczywiście najlepszy pojazd w tej chwili to jest mój odzyskany Garena Latre. I ja sobie testowałem, gdzie ten samochód się pojawi. I on mi się pojawił na parkingu, z tego co patrzyłem. A teraz sam nie wiem, gdzie on się w tej chwili pojawia. 43 metry do pojazdu. A! Tu się zrespił. Patrzcie, to się losowo respią te pojazdy. Widzicie? No dobra, ale ja chciałem sobie zrobić w tym odcineczku coś takiego, bo tu są takie punkty. Patrzcie, tu jest na przykład... A nie, tu jest sklep z bronią akurat. Mógłbym sobie kupić jakąś broń, rzeczywiście. Ale dobra. Tu jest sklep z ciuchami. O, patrzcie, to mi się przyda... Bo chociaż spodnie bym sobie kupił lepsze, nie? Zobaczmy. No właśnie, bo spodnie naprawdę mam bardzo słabe. One mają tylko 5-9 pancerza. Wszystko inne, no, ma dosyć dobry pancerz, ale spodnie mam bardzo przeciętne. Samochód jest naprawdę bardzo przyzwoity. Ten, co odzyskałem. Naprawdę. Fajne autko, bardzo zwrotne zresztą, kurczę, nawet tą zwrotnością mnie trochę zaskakuje, bo jest zbyt duża ta zwrotność jak na moje potrzeby, ale okej. No i hamowanie nie jest takie jak na motorze, tutaj będę dojeżdżał, to muszę wcześniej wyhamować, hamulce ma słabe, nie? No. Otrzymywano wiadomość Quadra, a to samochody na sprzedaż. Nie interesuje mnie auto na sprzedaż, ja mam bardzo dobry samochód. Nie będę już kupował żadnych samochodów. Naprawdę ta bryka jest bardzo dobra. O, nowe zadanie. Dobra, ale zadania sobie później porobię. Teraz przy... O, patrzcie. A tutaj był punkt save'a. Niepotrzebnie. Znaczy, to jest punkt save'a w tym miejscu. Ale dobra, przejechałem się. Dobra. I jestem w sklepie z ciuchami. Tak, szukam porządnych ciuchów. Pokaż, co tu masz. Szukam porządnych ciuchów. Jakie spodnie masz? U mnie znajdziesz. W rozsądnej cenie. No mam nadzieję, że w rozsądnej cenie. Pokaż, jakie spodziany sprzedajesz. Kurde. Tu jest... Czekaj, się nie ma spodni. No ty cipo, kurde, nie masz spodni. Lipa. Buty na wyposażeniu. To jest zwiększa pancerz o 6. Czyli właściwie takie same są te buty, nie? No. A, tu są spodnie, rzeczywiście, wyblakłe shorty. Szorciki, krótkie spodenki, ale dużo lepsze, nie? Kosztują tylko 200, tak więc spoko, kupuję. Oki. Jedne parę spodni miała i to na dodatek krótkie. No okej, i dzięki. Od razu sobie założę te spodziany. No to już jest pancerz zdecydowanie lepszy, nie? No. I to chciałem zrobić przede wszystkim. Dobra, i jak... Ciekawe, czy mogę je też sprzedać, śmieci? Ciekawy jestem. Na przykład chciałbym je posprzedawać, śmieci. Czy można na przykład sprzedać te moje byle jakie spodnie? Tak, spokojnie mogę sprzedać. Spoko. No i masz.
Właściwie to chyba wszystko inne już tutaj posprzedawałem. Dobra, zwiększyłem sobie trochę pancerz. Fajnie. No i kolejną rzecz, jaką chciałem zrobić, to pobawić się w rozbójkę. Tu jest na przykład... kup pojazd. Nie. Kto wie, co się może tutaj kryć? Ryzyko... średnie. Okej, śledzimy zadanie. Ale ja sobie tutaj przeteleportuję się do tego miejsca. Okej, tu mam miejsce teleportacyjne. Spoko. Przenoszę się tutaj. Pięknie. I patrzcie, jak się szybko wczytuje na SSD-ku. No pięknie. O to chodzi. Na dysku twardym to się wczytywało, kurde, dużo dłużej, nie? No, myślałem, że będzie ciutkę szybciej, ale i tak jest dużo lepiej, nie? No. I jestem na miejscu, właściwie to cięć nie muszę robić. Ile tutaj jeszcze? 325 metrów. Jednak wezmę sobie pojazd. Garena Rattler i podjedziemy. Gdzie ten mój samochód? Tu, o, przyjechał, zarąbiście. No i... podjadę sobie. Zrobię sobie jedną poboczną misję. Nie wiem, czy ta misja to jest po prostu z moich misji takich na liście pod klawiszem J, czy po prostu... Okej. Jestem na miejscu. O, widać, że tutaj... Dakota Smith, teraz dzwonisz do mnie? Pilna sprawa. Ktoś ściąga na ziemię drony mojego kumpla. Pojedź pod wskazane koordynaty i sprawdź, kto za tym stoi. Szczegóły w załączniku. Okej, dostałem nową misję. I tutaj widać, że są... Że... Co to jest? Zrobię naruszenie protokołu na początek. Czyli E955BD. E9... Nie mogę wybrać E9 na początek. Muszę E9... Muszę tak, E955 i cholera, nie mam BD. Ja pierdzielę. Źle wybrałem. No i niestety, spaliłem, kurde, nie mam. Czekajcie, ale ile kosztuje mnie wyłączenie, dezaktywacja, ile to trwa? Bez sensu, to w ogóle trwa 0 sekund, odwróć uwagę przeciwników. To trwa 10 sekund. Okej, to będzie strzelało chyba, nie? Dobra, niech się wgrywa. I trzeba będzie chyba ich załatwić, nie? Tych ludzi tutaj. Dobra. Niestety to tak długo trwa to łamanie, tak więc sobie zrobię pauzę nagrywania. A czekajcie! Ja jeszcze sobie wejdę w ekwipunek i sobie zjem jakieś jedzenie, nie? Trzeba coś... Na pewno nie alkohol. Sobie coś tutaj zjem. Powoduje efekt nawodnienia. Okej, użyte. Jeszcze jakieś jedzonko. Czekoladkę sobie zjem. Zapewnia efekt dobrze odżywiony. Zarąbiście. I były jeszcze takie przedmioty MacDoki. Kurde, ja tego pełno popodnosiłem. I jakoś tych MacDoków tutaj nie widzę. Kurde, ja pierdzielę. No właśnie. Ale dobra, zjadłem i zobaczmy, jak to się tutaj hakuje. A, bo ja byłem w menu pauzy, dobra. Trzeba znowu poczekać trochę. No i właściwie już koniec. Pięknie, jest, odwróć uwagę przeciwników. Co on będzie robił w ogóle? Czekaj, zmienię sobie broń na ten. Nie, pięknie, dostał w głowę. To też trzeba rozwalić. O, masakra! Już? Już? O, masakra, ta wieżyczka była strasznie mocna, kurde. Ja pierdzielę, najpierw trzeba tą wieżyczkę rozwalić. Naprawdę. No, ta wieżyczka dawała mocno. Dobra, przetestowałem sobie, jak to działa. Czyli już... Wiem, o co chodzi. Wezmę sobie mój samochód. I... Ryzyko średnie.
Pewnie, pewnie. Ryzyko średnie. Ale sobie wyciągnę. O kurde, w tym pistolecie mam mało amunicji. W tym shotgunie też. W karabinie maszynowym mam najwięcej. Ale w ogóle fajnie by było, kurde, kupić trochę amunicji, kurde. Czyli czekaj, sklep z bronią. Gdzie to jest jakiś sklep z bronią? O! Tutaj można nabyć broń i amunicję. Zanabiliście, to jest tutaj, w tym miejscu. Okej. No i fajnie. Amunicja mi się musi przydać, co tam? Kurde. Co masz na sprzedaż? Dawaj. W wielkim świecie. Broń. Najlepszą na Badlandach. Dobrze, dobrze. Może masz coś lepszego dla mnie, a nie tylko, kurde, czekaj, ci karabin maszynowy, 166 obrażeń. Nie, ja mam lepszy. Okej, okay, ale amunicję, o, pistolet 170 obrażeń, mój pistolet ma 185, 177, słabsze rzeczy masz, ale pokaż amunicję. Czekajcie, gdzie ty tu masz amunicję? O, bones pack! Natychmiast przywraca 15 punktów zdrowia, to słabo, ja mam lepsze. Czekaj. O, tu masz amunicję, zarąbiście. Amunicja do karabinu. Ile mogę kupić? Tu sobie wybieram, tak? Okej. Mam 12 tysięcy, to sobie wydam 600. Pięknie. Amunicja do karabinu kupiona. Do pistoletu kupię wszystko, bo więcej ty tutaj nie masz. Okej. Do snajperek nie potrzebuję, do szczelby jeszcze sobie kupię. 40 amunicji mi wystarczy. Ale w sumie to... A, kupię do karabinu resztę, prawie wszystko od niej kupiłem. Dobra, i fajnie, trochę amunicji sobie uzupełniłem. Zarąbiście. No i... Pięknie. Wydałem trochę kasy, 598. I... No i pięknie, 108... 108 amunicji do pistoletu, fajnie. Idę do auta i jadę na tą misję. Tylko przydałoby się, kurde, nie wiem, rzucić... Ojejku, nie chciałem maski. Ja chciałem wsiąść do auta, tylko to jest przyzwyczajenie z GTA, że gdziekolwiek się podejdzie do auta, to od razu się jedzie, nie? I przydałoby się po prostu granatem rzucić, nie? W tamto miejsce. Okej, okay. Jestem. Patrzcie, znowu dzwoni ta Dakota Smith. To jak tutaj pop... ściąga na ziemię drony mojego kumpla. Pojedź pod wskazane koordynaty i sprawdź, kto za tym stoi. Szczegóły w załączniku. Czekajcie, trzeba zobaczyć, jak oni patrzą. Czyli zaobserwować. Okej. Trzeba podejść bliżej, nie? Żeby na radarze ich widzieć. Okej. No i co? Granatem zaatakować. Myślę. Ciekawe, jaki zasięg ma granat. Ups. Ups. Okej. Okay. Tam są następni. Kurde, więcej się pojawiło. Ile was tutaj się narobiło? Kolejny załatwiony, ładnie. Kolejny załatwiony. Trzeba się podleczyć. Gdzie wy jesteście, kurde? Strzał głowy, ładnie. Pięknie, dobrze celuje ta broń. Nawet nie trzeba celować za bardzo. Pięknie, dobra broń. Autocelowanie. O kurde. Patrzcie, teraz
muszę podejść z karabinu, muszę ich załatwić teraz chyba. No tutaj już gorzej. Ty sobie popodnoszę droty. Kurde, strzelają tutaj do mnie. Muszę się ukryć. Podejdę bliżej. No, adrenalinka. Nie, strzał krytyczny, przeładuję sobie. Fajnie, że mam dużo amunicji, chociaż kupiłem sobie. No, kamerkę trzeba rozwalić. Pięknie. Tu by się przydałoby się do nich wejść, do góry. Kurde. No tam u góry. Gdzieś. O, MacDog, fajnie. Podleczę się trochę. I pobiegnę, załatwię tego, gdzieś tutaj był. O, tu jest karabinek, szkoda. O, pięknie rozwalony. Teraz ciebie tutaj załatwię. Nie skanowanie, nie potrzebuję skanowania teraz. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. No i załatwiony, pięknie. Następny tutaj będzie. Pięknie, strzał w głowę. Kurde, tu chyba ze snajperki ktoś strzela z góry. Ja pierdzielę. Jak tam do nich się dostać, kurde? O, następny. Pięknie. Ile was tutaj? Ile was tutaj się narobiło? O, ma armor dobry. Co za syf, kurde, właśnie. Muszę się podleczyć. Ile ty masz tego armoru, kurde? Ja pierdzule, dobry ma armor. Dobra, załatwiony. Dobrą broń miał. Dobra, chciałbym się tu dostać do góry do nich. Jak się tutaj do góry do nich dostać? Oki. Kamerka rozwalona. Nie mam amunicji do pistoletu tak w ogóle? Tak, pięknie. Mogę z pistoletu rozwalać. Najbardziej lubię pistolety. Jeszcze z typu smart to bardzo dobra broń, nie? Taki. Tu trzeba sklęknąć. Aha. Jak tu wejść? Trzeba chyba wskoczyć, nie? Tak, tędy. Wy tutaj u góry byliście, nie? Koledzy. Rozstrzelali cały czas. Gdzie wy jesteście? Co przeklinasz, kurde? O, jesteście. No i pięknie, załatwiony. Jeszcze walka? Czyli jeszcze nie wszystkich załatwiłem, nie? Dobra, ale tutaj jest coś do zrobienia, tak? Ten... No tutaj. Tu się mam dostać. A, do góry mam się dostać, dobra. Ha, kojarzę ten typ anteny. Co z anteną? Bo? Wyłącz zasilanie. Zdolności techniczne na 10 potrzebuję. Ciekawe, czy mam. Masakra. Dobra. Postać. Zdolności techniczne na 10. No, na szczęście mogę podnieść. Minimalnie.
Aki. W 2020 używaliśmy Dobra. Takich do pirackich transmisji. Wiesz, puszczaliśmy punk rocka na policyjnej częstotliwości i takie tam. Czyli pewnie to w ten sposób Rafeni hakowali drony. No już myślałem, że się nigdy nie domyślisz. Okej. Wyłączone zasilanie, pięknie. A, bo to była ta misja, co ona mi tutaj, tata moja, przez telefon mówiła, nie? No i pięknie, teraz sobie oczywiście popodnoszę dropy po drodze, bo tam na ulicy oczywiście pewno ludzi pozabijałem, ale nie popodnosiłem rzeczy. Ściekli, którędy ja wyszedłem? Tu były gdzieś drzwi, nie? Tędy zajdę. O, coś rzadkiego tutaj leży. Co to jest? Ozdobna koszula Arte Urbana. O, 2820 eurodolarów. Ładnie. Jakaś jazzga. Problem. Szefie, problem jest, albo nasze dragi sublimują powietrze, albo ktoś z ekipy wybiera towar. Pytanie, czy na własny użytek, czy na handel na boku, tak czy siak trzeba zrobić z tym porządek. Okay. Ale już nawet myśląc, że podniosłem ten drop tutaj, to już zarobiłem dużo, nie? Czekajcie, ciekawe czy w czasie walki mogę wypić sobie, zjeść sobie jedzenie i wypić coś, nie? Bo bym sobie użył. Nie, w czasie walki nie mogę. Widzicie, w czasie walki się nie da, kiedy lipa trochę, nie? Bo walka trwała trochę dłużej niż przewidywałem. O! Alkohole to się sprzeda. Eurodolary zarobiliście, pokradłem pieniądze. Tutaj schemat backpacker. Fajnie, coś do tworzenia pewnie. No i strzelają tutaj cały czas do mnie. Wszystkich nie pozabijałem, okej. Okay. Jest jakiś alkohol, tequila. Fajnie. Trzeba wyjść, dobić tamtych ludzi. Tam? Na dole? Coś rzadkiego leży, nie? Amunicja do strzelb, zarobiście. Amunicja do snajperek, fajnie, przyda się. Okej. Okay. Tutaj. Pistolet do sprzedania. Fajnie. Trzeba dobić tamtych, nie? Tu coś leży fajnie. Rągiel, ladek, MacDoc przyda się. Jedzenie. Fajnie. I schodzę dalej na dół. Myślałem, że to coś leży. Okej, okay, tu jest zejście, czy tu trzeba... Nie, tu jest zejście. Dobra, a ja tutaj nie wszedłem w ogóle tędy. Ja jakoś wskoczyłem. Okej, czy coś tutaj leży przy okazji? Aha, tu są drzwi, tu mogę wyjść. Dobra, wychodzę. O, przy okazji, fajne, w dodatkowym pomieszczeniu się pojawiłem. Instrukcje. Jak rozmontować dronę i mnie nie... Kurwić, nic nie wkurwia, nic kurwa na siłę, nie umiesz czegoś się rozkręcić, to zostaw, da kurwa odpia... Ale instrukcja kurde, ja pierdziulę, instrukcja z przeklinaniem, no super. O, kasa, jakieś groszowe sprawy, ale zawsze coś, nie? O, amunicja do karabinu, fajnie. Amunicja do strzelb, przydałaby się do pistoletu, bo ja najbardziej z pistoletu lubię strzelać. Eurodolary, 41, fajnie. Trochę kasy zawsze leci tutaj. O, 88, 14 euro dolarów. Fajnie. Do komputera nie mogę się włamać. O, amunicja. O, fajnie! Amunicja do pistoletu. Zanobiliście, mam trochę w magazynku teraz. Super, właśnie tak jak chciałem do pistoletu. No i super. I jednak trzeba wyjść tędy, nie? Czyli tutaj. I się zakradnąć. Tu coś sobie wezmę.
Ingo Baigo, jakieś jedzenie. I okej, okay, trzeba dobić tamtych. O! Co to? Nie mam chyba zdolności tych... O, gdzie jesteście, kurde? Trzeba was dobić. Okej, okay, załatwiony. No nie, przeładuję sobie. Opuść posterunek, jest misja, ale ja nie opuszczam na razie, bo tutaj... O, karabinek. Niszczyłem na szczęście. Bo by jak zaczął strzelać, to by było nieciekawie, kurde. Wszystkich zabiłem. No i fajnie. Tu coś rzadkiego jeszcze leży, patrzcie. No chodź tu do mnie, dawaj. Co się tak trudno załatwić? O kurde! Masz. To właśnie chciałem podnieść. Co to jest? Granaty. A, jakieś dobre granaty rzadkie. To. Kolego. Masz. Dekord ta snit dzwoni. Masz łeb na karku i wiesz jak go użyć, a to rzadkie. Trasy przerzutowe moskito zabezpieczone. No i fajnie. Przy okazji wszedłem w teren jakichś innych ludzi tutaj. Pozabijałem. Dobry ten shotgun nawet, nie? Ja, pulsar. O, granat tnący. Jakiś rzadki granat. Tu coś jeszcze nie podniosłem. Fajnie. I tam jeszcze, w tamtym miejscu, jak podchodziłem do tamtej bazy na zewnątrz, jeszcze były dropy, nie popodnosiłem. Przydałoby się teraz posprawdzać, czy nie mam coś lepszego w ekwipunku, jakichś lepszych broni. To pozdejmować. I pozakładać lepsze, nie? O! Podwójna strzelba typu smart. Większe obrażenia. Fajnie. Teraz jakiś pistolet, może lepszy mam. 185 obrażeń. Niech będzie. Okej. Okay. I karabin maszynowy by się przydało założyć jeszcze. To jest strzelba. O, tu mamy i karabin maszynowy. Typ power, typ power. Typ power. Okej. Okay. Karabiny to są chyba typu power tylko, nie? Nie ma innych. Oki. Fajnie. Przeładuję sobie pistolet. O, trochę amunicji tutaj podniosłem. Czekajcie, gdzie to ja... Gdzie to ja byłem w ogóle? A, chyba... Tutaj przed wejściem jeszcze byli. Ale okej. Okay. Zadzwoń do Mr. Hansa. Na misję. Dobra. Dzwonię do Mr. Hansa. Proszę bardzo. Co słychać? Muszę nawiązać kontakt z Voodoo Boys. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. No ładnie, dostałem kasę. Od razu z grubej rury. Voodoo Boys przewodzi mamą Brigitte. Ciężko będzie się z nią skontaktować. Nie robisz z nim interesów? Myślałem, że możesz załatwić wszystko. Właśnie, myślałem, że możesz załatwić wszystko. Myślałem, że potrafisz załatwić wszystko. Teraz brzmisz jak moja trzecia żona, kiedy chciała nową torebkę. Nie robisz z nimi interesów? Nie robisz z nimi interesów? Nie z samą górą. Zresztą oni tam wszyscy są tacy ważni, że ledwo chcą ze mną gadać. Jak chcesz, mogę spytać, czy da się coś załatwić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi.
Mam coś na czym zależy. Serio? Chcesz coś popchnąć Voodoo Boys? Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Tech, kontakty, układy, sieć. Ale dobra, ja tu też nie popodnosiłem rzeczy. Zobaczę, co da się zrobić i oddzwonię do ciebie. No spoko. O! Ale broń! Kurde! Czekaj, co to jest? Ja pierdzielę, jaki karabin. To jest to? A. Ale broń. No, było. To byłem pod wrażeniem tej broni. Ale nie mam jej teraz przy sobie, kurde. Podniosłem tylko jednorazowo, nie? Dobra. Jeszcze tutaj dropy sobie popodnoszę. Przydałoby się do kiosku podjechać, sprzedać te rzeczy, które popodnosiłem. Tylko tak, czy mi się wydaje 233, 185, 189, ładnie. Czy jakichś lepszych ubrań nie popodnosiłem, sobie posprawdzam. Z dropów, zobaczcie, tu jest dobre. Bardzo dobre ubranko, tylko potrzebny jest 19 poziom. To sobie chętnie założę, jak będę miał taki poziom. Kurtka. Spodnie. O, buty lepsze może podniosłem. Tak. Czekajcie, 35,8. A to zwiększa pancerz o 6. No to w sumie może te będą lepsze, nie? A te sobie sprzedam. W sumie patrzcie, 29,5 i podnosi o 6. No to są prawie takie same, nie? Prawie takie, prawie identyczne, nie? Dobra, teraz oczywiście podjadę do sklepu, do sprzedania. To tutaj. I kolejną jakąś misję zrobię. Tym razem sobie chcę robić misje jakieś poboczne czy coś. Słaba hamulca ma to auto, no. Okej, no i... O, co Takemura, co ty chcesz? Wkrótce się zacznie. Będę na ciebie czekać tam, gdzie poprzednio. Przy straganach. No, tylko nie pakuj się w kłopoty. Dobra, ale ja nie chciałem robić misji fabularnych, tylko sobie zrobić tutaj tym razem misje poboczne. Okej. Czekajcie. Aha, to ma mniejsze obrażenia. Ja mam założony lepszy. Dobra, sprzedaję. Sprzedaję. A nie, spoko. Zawsze sporo kasy wlatuje, jak się sprzedaje, nie? Czekajcie, tutaj mam wymagany poziom do tego. Wymagany poziom 19. Ale to jest karabin precyzyjny typu POR, dosyć nie jest taki dobry. To też niedługo nie będzie takie dobre, ta broń. No i fajnie, z śmieci mam jakieś. Są rupiecie. Okej, ciuchy też mogę sprzedać chyba niektóre. Też się tutaj coś zarobi. Fajnie. To sobie zostawię. Czekajcie, to już jest słabsze od tego, nie? Tak, bo to mam założone, to ma większy pancerz. To rzeczywiście dodaję do... Sprzedam to już. Nie chcę tego. A to sobie założę, jak będę miał 19 poziom, nie? No, będzie dawało więcej pancerza. No i fajnie. Może jakieś żarcie sobie... O, widzisz, alkoholu pewno podniosłem, spowalnia ruchy. Spowalnia ruchy. Zmniejsza celność. Lepiej, żebym tego przypadkiem nie wypił. Tutaj też jest alkohol. O nie, to już jest lepsze.
Tu chyba jest alkohol, tak. Tu mamy też alkohol. A zawsze dodatkowa kasa, nie? Idzie. Za to, że sprzedam alkohol. No i fajnie, już mam 20 tysięcy kafli, kurde. Dobra. Tylko ciekawe, ile ważą te rzeczy, bo tutaj ja nie widzę wskaźnika wagi tych przedmiotów, nie? Trochę dużo mam już tych napojów, ale dobra, zostawię sobie te napoje. No i przydałoby się jakąś misję poboczną. A ty co? Ja myślałem, że to jest mój ten ziomek, co w głowie mi siedzi. Okej. Ja samochodem tutaj podjechałem chyba, nie? Tak, tu jest mój samochód. Okej. Ale w zasadzie... Co to jest N? O! Aparat. Dobra, niepotrzebny mi aparat. Zobaczę sobie, czy jakieś misje tutaj mam. Czekajcie, tu jest ku pojazd. To ja samochodu nie potrzebuję. I zobaczę sobie, co tutaj jest. Ku pojazd to nie. Może sobie zobaczę z dziennika, co ja tutaj mam. Uliczna sprawiedliwość. Masz rację, że to zledzenie od Wasako śmierdzi na milę. W ogóle zabójstwo na śledzenie to nie jest do końca to, do czego się urodziłeś. Nie zawadzi porozmawiać z tym Billem Jabłońskim i poznać szczegóły. Na twoim miejscu odpuściłbym to. Zabójstwo, tak? No okej. To sobie zrobię tą misję. Ale przy okazji sobie zobaczę, czy w sklepie nie ma następnej amunicji do kupienia. Ciekawy jestem, czy dziewczyna ma więcej amunicji na sprzedaż. Masz tutaj amunicję? Wszystko kupiłem od niej chyba. Nie, ma tutaj amunicję do snajperek. Ale ja do snajperek nie potrzebowałem, kurde. Lipa. Ona tutaj już nie ma amunicji. Dobra. Masz coś spod lady? Tak sobie myślę. Nic od ciebie nie kupię. NCPD na tym odludziu nie musisz się przejmować. Kontrolami od korporacyjnych dostawców też nie. To może masz coś ekstra? Coś, czego nie dostanę w mieście. Coś się znajdzie. O, widzisz, coś się znajdzie. Pokaż. Nie ma nic lepszego. Coś się znajdzie, coś spod lady, kurde. Przydałoby się do innego sklepu z amunicją podjechać, nie? Dobra. Gdzie tu są jakieś inne sklepy z amunicją? Z bronią. Tu jest sklep z bronią. Zarąbiście. I się przeteleportuje do tego miejsca. Spoko. Gdzie tu jest punkt teleportacyjny? Może więcej amunicji będą mieli. Oki. Tutaj. Czyli przenoszę się tutaj. Pięknie. Przyda się więcej amunicji. Amunicja widzę, że jest tania. Właściwie to... Można powiedzieć, trochę takie groszowe pieniądze są, nie? Za amunicję, więc fajnie. No, mam śledzenie na ten sklep z amunicją? Nie mam śledzenia, tak? Więc... czekajcie. A nie, jest śledzenie. Jest śledzenie, tylko jest połączone z tamtym śledzeniem. Okej. Tutaj... O, kawałek jest, tak więc sobie podjadę samochodem. Okej, moją galę. No mam nadzieję, że samochód mi się szybko pojawi koło mnie. To twój szczęśliwy dzień. Jest. Jeśli rzeczywiście najbardziej zależy ci, żeby pchać się do Pacyfiki. Załatwiłeś coś? Cokolwiek chcesz im zaoferować, mają to w dupie. Tak jak mówiłem. One mają robotę i powiedziałem im, że się nadasz. Jeśli się wykażesz, będziesz mógł pogadać z Bridget. Ciekawe, czy działa hamulec ręczny na spadku. Okej. Z kim mam się skontaktować? Idź do kaplicy przy Stone Lane i czekaj przy hotelu. Tam ktoś się do ciebie odezwie. Dobra, dzięki. Okej, i tu mam sklep z bronią. Fajnie. Sklep z ciuchami. Pokaż, co tutaj masz. Co może, masz na sprzedaż? Może masz lepsze ciuchy to, niż ja. To co widać, pokaż jakie masz spodnie, właśnie. 3-6 pancerz, 3-6, 3-36, 36, 35. W sumie to wszystko podobne to co ja mam, kurde.
Czekaj. Czapeczki jakieś, wszystko słabsze niż ja mam. Okej, okay, kurtki. O! Ale drogie to. Ale lepsze, rzeczywiście. Lepszy ciuszek, nie? Tutaj. No, ale nie będę kupował, nie będę kupował. Ja chciałem amunicję dokupić. Gdzie to ten sklep z bronią? Okej, dokończmy to, co zaczęliśmy. Tutaj, okej. Okay. Wcale nie jest tutaj tak najgorzej. Pokaż, co masz. Czego dusza zapragnie? Każdy kaliber. No, fajnie. Ale mi bardziej zależy na amunicji, wiesz? O kurde, jak mało amunicji masz. Dobra, do karabinu kupuję wszystko. 602 mnie to kosztowało. Do pistoletu tylko 72. No trudno, zadowolę się. Do snajperek mi niepotrzebne tak bardzo. Chociaż też wezmę. Dobra. To są groszowe sprawy. No i do strzelb. Fajnie. Dzięki za amunicję. Zawsze się przyda. I pokaż, co ty tutaj masz w ogóle za bronię. Ja mam dużo lepsze, nie? Tak, tak, tak. Ja mam lepsze i to do tego typu smart, samolcelujące. Białe bronie. Kij baseballowy. Ja mam coś lepszego chyba, nie? 329. No nie, to jest lepsze rzeczywiście. Ale to mogę po prostu tą jednoręczną pałkę sobie po prostu ulepszać podobno, nie? Dobra, i spoko. Kupiłem. No i co? Idziemy. Idę do. Właściwie to teraz do punktu teleportacyjnego znowu mam daleko. Ale udam się. I idę robić tą misję, którą chciałem. I zabójstwo na zlecenie. Gdzie ten mój samochód, kurde? A, tu, okej. Okay. Jest, fajnie. Człowieka bym przyjechał. By mnie zaraz gonili, kurde. No, trochę się podróżuje do tych punktów teleportacyjnych, ale... Hola! Co tam? Jak żyje? Znalazłeś się już w Voodoo Boys? Jeszcze ich nie znalazłem. Aki. Założę się, że tak. Co? Co z Evelyn? Jakaś poprawa? Właśnie, ciekawe. Założę się, że tak. Wybacz, muszę uciekać. Do zobaczenia. I co, nie wiadomo, co z Evelyn? Kurde, dziwnie. Dobra. I teraz tak. Miejsce docelowe. I to niedaleko. Ale no, nie, no kawałek jest. Dobra. Teleportuję się tutaj pięknie. Na dysku flashowym mi się to wczyta szybciutko. Ok, od miejsca teleportacyjnego jest niedaleko do tej misji. Tak, tu tylko 70 metrów. Nie przejedź mnie! Ej, bo tutaj jeżdżą jak piraci drogowi, potrafią przejechać. Co tam? Fucha jest. Klientowi ktoś zajebał sporą ilość beta-acid. Nie wiesz co to? Nieistotne. Ważne, że jest sporo warte i klient chce, żeby to do niego wróciło. I tu wchodzisz ty, z giwerą w ręku. Więcej info w załączniku. Okej, dzięki, ale później. Ja sobie tutaj poczekam na kolesia. Trzeba czekać. Okej. O, jest. Przyszedł. No. Czyli Jabłoński? Bill Jabłoński? A, Bill. Okada wytłumaczyła ci wszystko? Tak, mam kogoś tak, zabić. Mam na kogoś zlecenie. Nie na kogoś, tylko na mordercę. Nazywa się Joshua Stevenson. Na mordercę. Siadaj za kierownicą, porozmawiamy w samochodzie. No, spoko. Ja mam za kierownicą. O, jak fajnie. Pojadę sobie. Dzięki. Będą go przewozili tą ulicą. Zaczekamy na ich samochód i pojedziemy za nim.
A, widzisz, dlatego ja mam zapalacz. Dlaczego? Chcę, żeby się bał, zanim zginie. O. Nie podoba mi się twój plan, właśnie. Nie podoba mi się twój plan. Co to znaczy? Nie potrzebuję publiczności. Poza tym istnieje ryzyko, że nam zwieją. Właśnie. Wydałem na fikserkę oszczędności całego życia. Jadą! Za nimi, już! O kurde. Dobra, jedziemy. Ale auto słabe! Masakra. Pilnuj go, nie może nam zwiać! Lepsza bryka by się przydała, kurde. Takim wolnym samochodem mam jechać za nimi. Okej, dogania mi. No nie! Uważaj! Okej, nie ucieka, nie uciekają. Są, mam jeszcze zasięg do nich. Taki. Samochód NDCBD, kurde. To policyjny samochód chyba. Nie możemy go zgubić. No nie możemy. Ale jak tak będę jechał, to masakra. Ale okej, 100 metrów do niego. No ludzie, co wy robicie? Jak wy jeździcie? Ja pierdzielę. Kurwa. Nie ucieknie nam, spokojnie, cały czas go widzę. Ale taką wolną bryką, wolne auto mi dałeś, kolego. Wolne auto mi dałeś, naprawdę. Moje auto dużo lepsze od twojego, kurde. Okej, ile takiego? Właściwie to w GTA 5 też są takie pościgi, nie? I w sumie chyba zacznę... Zatrzymaj auto! Kurwa, hamuj, powiedziałem! Wysiadaj, idziemy. Okej, idziemy. Trzymaj się blisko mnie, sam to załatwię. A, za nim? Okej. Dobra. Zabiję skurwysyna. Jest mój. No i w sumie po graniu w Cyberpunka będę miał ochotę nagrać fabułę z GTA 5, wiecie? Powiem wam szczerze mówiąc. Co wy na to? Fajnie, nie? Ani kroku dalej, bo zginiesz! A i zabił go. No i super. Nie! Żadnego zabijania! To mordercy! Ja też jestem mordercą! Jeśli zastrzelisz tego drugiego, zrywam naszą umowę! Vasquez! O, masakra! Jasne. Dajmy się wystrzelać! Orzesz, kurwa mać! Nie możemy go tak zostawić! Media rzucą się na niebo jak sępy! Co wy odpierdalacie? Mojego zleceniodawcę zabił! Jestem gliną! Zabieraj stąd tę pierdoloną ciężarówkę! Weźmiemy go ze sobą! Mnie? Olga? Mamy mały problem. Ktoś właśnie próbował zabić naszą gwiazdę. Porozmawiasz z Joshuą. Próbuje zatrudnić mordercę. Nie jadę z wami, właśnie. Zaczęliśmy próbę zamachu. Poczekaj. Potrzebuję cię, naprawdę. Jeden trup. Bill Jablonski. Nie jadę z wami. Nie jadę. Ale sprawdźcie go dokładnie. Zostawcie go, jedźmy stąd. Oczywiście, szkoda. Tylko nie przysyłajcie radiowozu. Pełna dyskrecja. Kurwa, ale się porobiło. Mówiłem ci, sukinsynu, żebyś rzucił broń. Trzeba było posłuchać. Wynośmy się stąd. Chłopaki z NCPD posprzątają bałagan. Z czym mam pogadać? Czekajcie, z którym ja mam pogadać? Bo ja nie wiem, który to Joshua. Okej, udaj się do kaplicy. Dobra, o, tutaj broń przy okazji sobie podniosę z tego. Zarąbiście. Wezmę sobie auto. Moją galenę kochaną. Niech tu przyjedzie, kurde. No, mógłby przyjechać, co? Kurde.
No nie no. Bez sens. Mogłem jechać z nimi w sumie, nie? No. Jeszcze raz wezwę pojazd, może przyjedzie teraz. No chodź. Gdzie jesteś? O, teraz tutaj się pojawił. No super! Pięknie. Trzeba czasami kilka razy wzywać pojazd, nie? Okay. Czemu taki widok? Nie chcę takiego widoku kamery. To tutaj. No, tym autem to się jedzie dużo lepiej, nie? O masakra. Co się stało? Czemu nie mogę jechać? Ja pierdziele, co za głupota. Dobrze, że odebrałeś. Chyba potrzebuję twojej pomocy. O, panam. No dobra, bardzo potrzebuję twojej pomocy. Możemy się spotkać? Powiedz tylko, gdzie i kiedy. Nawet nie wiesz, jak dobrze to słyszeć. Przyjedź do Aldecaldos, opowiem ci wszystko na miejscu. Ciekawe, czy teraz mogę wezwać wóz. Aldecaldos? Przecież od nich odeszłaś. No jest. To długa historia, po prostu przyjedź, czekam. Dobra, kto sieje wiatr? To jest misja chyba fabularna, nie? Z Palmer. Ja sobie robię na razie na tym filmiku poboczne misje. Teraz mam się po prostu udać do kaplicy. Nie no, mi lepsze auto niepotrzebne. To jest naprawdę bardzo dobre, kurde. Szybszego auta nie potrzebuję, bo będę się rozbijał tylko szybszym autem. Ups! A to powiem wam, naprawdę uzależniłem się od cyberpunka. Tak mi się chce grać w tą grę, że masakra, nie? Aha! No bo... Tutaj trzeba było zjechać z drogi już. Czyli tutaj. O nie! Nie chcę! Nie chcę! Rozjechałem ludzi. Dobra, przestańcie mnie gonić. Mam nadzieję, że mnie nie będą gonić. Czekajcie, musi zniknąć gwiazdka, nie? O nie! Dron. W trybie walki jestem, kurde. Ja pierdzielę. Tutaj się mam udać. Okej, tutaj się miałem udać. Strefa bezpieczna, dobrze. O! Jesteś wi? Czekaliśmy na ciebie. Tak, ja jestem. Z tobą miałem się spotkać? Powiesz mi coś więcej o zleceniu? Ja jestem tylko pośrednikiem. Wszystkiego się dowiesz.
Niedługo. Chcę porozmawiać z Brigitte. Chcę pogadać z Brigitte. Jest tutaj? Brigitte. Nie. Pójdziesz do sklepu rzeźnika. Pytaj o Placida. On opowie ci o zleceniu. Okej. Do sklepu rzeźnika. Dobra. Wychodzę. O, już wyszedłem z trybu walki na szczęście. Dobra. Gdzie to? Tędy? Tędy mogę zejść, nie? Okay. Tu jest sklep rzeźnika, okej. Okay. Witam. Szukam Placida. Placid. Gary Sidla. No? C'est au même, continuez. Placid, gardez là. A, ze sprzedawcą, czyli tutaj. Dobra. Ojejku, znowu ten chip. Chip mi się psuje, cholera. Ojejku, jejku, jejku, jejku. No cześć, ziomek, Placid? Jesteś Placid? Chcę pogadać z waszym szefem. Pogadaj z waszym szefem. A, tutaj, dobra. No, cześć, Placid. Chcę rozmawiać z Brigitte. Chcę rozmawiać z Brigitte. Ale przysłali cię do mnie. No tak, właśnie. Powiesz mi więcej o zleceniu? Tak, ale nie tutaj. Chodź. No dobra. Pacyfika. Gdzie idziemy? Zwykle kontrowersyjne miasto. Tunel! Funu Dejo! Tędy. Na mapie na. Tunel na chwila! Jestem Pacyfika! Ostatnia szansa na. No masakra, strzelają. Witamy w Pacyfice. No fajnie. Spoko. Dobrze znasz Pacyfikę? W sumie nie. Nie, nie, nie. Za dobrze pilnujecie, żeby nikt obcy się tu nie zapuszczał. To miało być takie małe miasto, żeby korpy miały gdzie spuszczać kasę. Zamknięty obieg. Wszystko, co zarobią, wraca do firmy, bo to korporacje sponsorowały budowę. Nas interesuje i Grand Imperial Mall. Największe centrum handlowe w Pacyfice. Nigdy go nie skończyli. Do zeszłego tygodnia stało puste. A teraz? A teraz zajęli je animalsi. Animalsi, czyli obrońcy zwierząt, tak? Rozumiem. Granelta. Placid, petit. Oh, pas besoin. Il y a l'autre qui vient les pimal. Pete, ma zeze bu, ma pona pujo respos. Merci. Idziemy. Już blisko. Przeszedł przeze mnie. Nie, przez teksturę nie, niewidoczną. On tak jakoś krzywo idzie, nie? Jakbym miał jedną nogę chorą. No tak jakoś dziwnie stąpa na schodach. Prawą nogą bardziej w prawo. Miałeś już do czynienia z animalsami? Tak, bywało. Chcecie wykurzyć animalsów z gim. I dlatego ja... Wszystkiego się dowiesz. Ja mam zrobić to, tak? Strategicznie to chyba nie ma dla nich sensu. Są w centrum Pacyfiki, ale odcięci od reszty. Na waszym terenie. Przecież nawet policja się tu nie pokazuje. Hmm.
chcą was sprowokować, żebyście zrobili coś głupiego? Nie wychodzą poza gim. A wiecie, ilu ich tam jest? Około 30. Winina, tutaj pogadamy. Siadaj. No wreszcie. Kiedy zobaczę się z Brigitte? Najpierw zrobisz zlecenie. Co jest? Może najpierw mi kurwa powiesz, co robisz? Kurde, chciałem cię napić, a tu było wyrwi. Masz robić, co mówię. Podepnij się. Nie podoba mi się to, ale podłączam się, okej. Okay. Nie podoba mi się to. No, nareszcie ktoś, kto nie będzie ci ciągle gadać nad uchem. Czemu nie wysłaliście do GIM swoich ludzi? Czemu nie wysłaliście ludzi do GIM? Mamy inne metody. I co, sprawdzają się? Zazwyczaj się sprawdzają. Kupujesz tego od Wiktora. Co to ma wspólnego z robotą w GIM, właśnie? Ma to coś wspólnego ze zleceniem? Czy chciałeś mnie postraszyć? Musieliśmy sprawdzić, czy się nadajesz. No. Ten chip. Sprawdzają mnie. Nie zwraca żadnej sygnatury. Co to jest? To nic ważnego, jest uszkodzony. Nic ważnego, właśnie. Jest uszkodzony. Bo? Bo dostałem kulkę w łeb. Od tamtej pory nie działa. Właśnie. Co mam zrobić w GIM? Właśnie. Co konkretnie mam zrobić w GIM? Furgonetka. ...20:35:07. 3 sekundy wcześniej i znika. Próbowaliśmy sprawdzić, skąd przyjechała ta furgonetka. Zaawansowanych technik na animację. Czekaj, to nie jest seryjnie produkowany samochód. To nie wybiorę. Jest seryjnie produkowany Pomogę. Samochód. Na tym też się znasz? Próbuję zrozumieć, o co tu chodzi. To wszystko wasze nagrania? To wszystko właśnie. Wasze nagrania? Mamy dostęp do różnych źródeł okolicy i sygnału z satelit korporacyjnych. I żadna nie pokazuje, co dzieje się w GIM. Zaawansowany tech jak na animalsów. Zaawansowany tech nie bardzo pasuje do animalsów. Cokolwiek to jest, dobrze tego pilnują. Placid, Batman Kelly, Abdison Okoy. Feme Podla. Czekaj, Placid, wcale nie... Chodzi o animalsów, wcale nie chodzi prawda? O animalsów, prawda? Ktoś ich po prostu wynajął do ochrony. Ktoś z całą furgonetką sprzętu netrunnerskiego. I to jego mam sprawdzić, tak? Tak. Zacznij od furgonetki. Mam sprawdzić Spróbuj furgonetkę. Spróbuj nie rzucać się za bardzo w oczy. A. Chcę najpierw wybadać sytuację. Okej, okay, mam pokryjomu. Jesteś teraz podpięty do rezagły naszej wewnętrznej sieci. Dlaczego? Po co? Będę twoim pasażerem. Przez rezagłę będę wiedział już to samo, co ty. No, widzisz. Przeprowadzę cię przez nim. Świetnie, jeszcze jeden głos w twojej głowie. No, rzeczywiście. Czyli będziecie Czyli mnie sprawdzać. Nie bardzo mi ufacie. No. Chcesz mnie sprawdzać na bieżąco, tak? Okej. Okay. Coś jeszcze powinienem wiedzieć? W pobliżu GIM są nasi ludzie. Powiedzą ci, jak dostać się do środka. Ile za to dostanę, właśnie. Gdzie ją odbiorę? Ile dostanę? Fixer mówił, że nie interesuje cię gotówka. Jak to nie? Ty załatwiasz sprawę w GIM. Bridget załatwia twój problem. To było zanim się dowiedziałem, że mam być jeleniem, którego wysyłacie na teren wroga. Właśnie. Teraz interesuje mnie również Forza. Tak, oczywiście. Zobaczymy. Nic nie obiecuję. Dobra. Jeśli to dla was załatwię, spotkam się z Bridget, tak? Tak. Wróć na dół windą na końcu korytarza. Nikt nie będzie cię niepokoił. Skończyliśmy. Chyba nie bardzo lubicie tu obcych. Wyróżniasz się. Więc lepiej uważaj. No właśnie. Bridget wie, że ma się ze mną spotkać? Czy może ten deal to twoja prywatna inicjatywa? Powiedziałem, że z nią porozmawiasz. Dobrze. Skoro nie wierzycie w voodoo, to czemu... Voodoo Boys, Skoro właśnie! Voodoo, to skąd nazwa Voodoo Boys? Właśnie. Nie wiem. Pytaj tych, co tak o nas mówią.
Wy sami używacie innej nazwy? A, widzisz. No. Aha. I nie powiesz mi jakiej, no jasne. No właśnie. Dobra, idę. A przy okazji po drodze sobie bym chciał sprawdzić, bo widziałem, że tu są jakieś sklepy albo coś. I bym sobie chciał sprawdzić, czy nie ma tutaj sklepu z bronią, bo bym sobie dokupił amunicji, nie? W sumie. Okej, tu mam zejść. Co się dzieje? Co tam? Mów. Sprawdzam, czy połączenie jest stabilne. U ciebie? Jest, jest. Chyba wszystko okej. Czekajcie. Na mapie lepiej zobaczę, czy jest tutaj sklep z bronią. I raczej nic tutaj nie widzę. Tu dopiero jest sklep z bronią. Ale to będzie tak jakby po drodze, bo mam się spotkać... W tym miejscu mam się spotkać z tą babką. A tu dalej jest kawałek sklep z bronią. Właśnie amunicję. Przede wszystkim amunicję chciałbym sobie dokupić. Warto chodzić do sklepa, do sklepu z bronią, dokupywać amunicję. Kawałek jest, mógłbym podjechać, nie? W sumie. Chociaż czy dojedzie mi auto w ogóle? Może szybko się pojawi. Nie możesz się rozpieprzyć. Byle po zrobieniu zlecenia. Jest, szybko podjechało autko. Fajnie. Nie mogę się rozpieprzyć. Spokojnie, jadę wolno. Tylko tak będzie szybciej, nie? Aha, okej. Okay. Nie wiem, czy tutaj przejadę. O! Tutaj coś leży. Pewnie, że sobie podniosę. Zawsze się coś sprzeda, nie? O! Różaniec. Może będzie droższy. Nie wiadomo. Tutaj... Eurodolary 93. No co? Kasa za gratis. Tutaj jakieś jedzenie. Picie dokładnie. Tu karty, to chyba za 3 się sprzedaje. Masz fajki? Fajki? Chciałbyś fajki? Nie, dzięki. Nie dam ci fajek, nie palę. Okej. Chyba sobie posprawdzałem tutaj dropy. Fajnie, jadę dalej. O, tu coś jeszcze jest. Mam nadzieję, że coś wartego wzięcia, kurde, bo nie zauważyłem wcześniej. Czekajcie, tu leży. A, żarcie. No ale żarcie zawsze jest warte więcej niż 3. Czy farba w sprayu. Taki. No to już niedaleko. Tylko tutaj nawigacja jakoś dziwnie pokazuje tą drogę. Bo to tak blisko. Haha! Ładnie traktuje swoje auto, nie? Oki. A w ogóle to tak. Tak, tu jest sklep z bronią. To sobie później podjadę. A tymczasem idę rzeczywiście robić misję. Oki. To już tu niedaleko. To moi ludzie. Pogadaj z nimi. Ty jesteś wi? No, tak. Podobno wiecie, jak tam wejść, właśnie. Podobno wiecie, jak tam wejść. Przez podziemny garaż, z tyłu. Cii. Tylko nie rób za dużo szumu. Dobra, będę się skradał. Odkąd tu jesteśmy, cisza. Ktoś wchodził, wychodził? Właśnie, to jest ważne. No, raz pojechali po zaopatrzenie. Okej, gdzie to jest? 125 metrów. Trzeba się rozejrzeć. Na co czekasz? Zwiedzam sobie. Zwiedzam sobie, właśnie.
O, człowiek. Ludzie, ludzie, ludzie. Tak przynajmniej wyglądają. Dzięki. Kucnę i będę szedł tak, nie? Trzeba go oznaczyć. Najpierw zrobię sobie naruszenie protokołu. Czyli E955. E955. Udało się. Pięknie. Teraz wszystko jest dla mnie tańsze. Okej. Wypalenie synaps. Obrażenia fizyczne. Okej. Ale może uda mi się przejść obok nich. O, tu jest następny. Czekajcie. Może przejdę obok nich. Tu się zakradnę. Cały czas tutaj patrzę. O, 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 o! Już by mnie zauważył. Kurde. Czekaj. Tu jest jeszcze jeden. Aha, środkowy przycisk myszy nacisnąłem. Super. Okej, załatwieni. Ale w sumie to miałem się zakraść. Ja pierdzielę. A ja środkowy przycisk myszy niechcący nacisnąłem. Zamiast oznaczyć, to strzeliłem, kurde. Ja pierdzielę. Amunicja do snajperek, fajnie. O, wychyl się. W głowę ładnie. No, wychyl się. Nikt nie dostał w głowę. Dobra. Ruchy, ruchy, ruchy! Fajna ta broń, kurde. Autostrzelanie. Samocelowanie w głowę. Zarąbiście. To przydałoby się więcej amunicji w sumie, nie? Ja chcę sobie podnieść broń. Właśnie. Nikola, jakieś żarcie. Krwawie! Mówi, że krwawisz. Ładuję sobie. No i pięknie, załatwieni. Tylko amunicji mi coraz mniej tutaj się robi, kurde. O, jakaś dobra broń. Nikola. Naszyjnik. Fajnie. Tutaj coś. DS Pulsar. O, sportowy podkoszulek. Może lepsza broń będzie. Okej, idę dalej. Okej, tutaj w tej chwili nie jestem w trybie walki. To chyba mogę sobie wypić jakieś jedzonko. Tak więc powoduje efekt nawodnienia. Większa wytrzymałość 10%. I tempo jej regeneracji. Jedno takie, to chyba będzie dłużej działało. Tak.
I spoko. Jestem w środku. Widzę. Jestem w środku. Sprawdź furgonetkę. Mazdok. Gdzie to ta furgonetka jest? Sakra. U góry, aha. Dobra, tu trzeba wskoczyć. Jak tam wskoczyć, kurde? Jak ja tam się dostać? Chyba tutaj. Włączam się. BD. Zainstalowane, eksploracja danych. Pięknie. No i co? Eksploracja danych tylko zrobiłem. Ale tutaj się nie dostałem. No i walka, zauważyli mnie. Trudno, już wie, że tu jest. Pospiesz się z tą furgonetką. Gdzie oni są? Ja pierdzielę. Jakiś nocni ludzie, kurde. O kurde, amunicja mi się skończyła już tutaj do tego. To muszę z shotgunem. Wstań, kolego! Ładnie to strzela, kurde. Ładnie to strzela ten shotgun, kurde. Ładnie. Euro dolary. Zarobiście. No, tu jest. Był załatwiony, fajnie. Dobry shotgun. Ona nas zajebie, kurwa! O, zamknęli tutaj. Okej. To sobie popodnoszę rzeczy na razie. Je tu strzelają. Dobra, podnoszę sobie dropy na razie. Może będzie amunicja do pistoletu. Pistolet jest naprawdę bardzo fajną sprawą. Najbardziej lubię pistolety. A, gdzie wy jesteście? Trafiłem, kurwa! Tu strzelasz przez... przez bramę? Czekajcie, jest... trzeba użyć siły, żeby to otworzyć. Potrzebny... O kurde, strzelają do mnie. Przez to. Czekajcie, trzeba użyć siły. Potrzebuję siły na 10. Ciekawe, czy mam punkty. Kurde, nie mam. Nie mam atrybutu do zwiększenia siły. Czyli tutaj, tutaj nie otworzę, nie? Zamknięte. Inaczej muszę się jakoś dostać. A przy okazji podnoszę rzeczy.
Spokojnie, MacDog MK1. A, górą chyba się dostanę. Jesteśmy w dupie! O, tu jesteście, koledzy. Dobra. No, was załatwię. Proszę bardzo. Teraz po cwaniaku. MacDog do leczenia. Fajnie. Trafiłeś w kurwę, tak? A ja cię zaraz tutaj załatwię, kurwę. Chodź. Ładnie to strzela, kurwa. Nie, kurwa, nie! Nie? To kurwa hala. Rozejrzyj się za furgonetką. Pięknie siadło! No masz. Dalej zapierdalać! Masz. Masz strzela, kurwa. Dojeżdżamy ku tasiarza! O kurde, dojeżdżamy ku tasiarza. Kurde. No to nie powiesz. Dojeżdżamy ku tasiarza. Co to za język, kurde? Co wy za język używacie, kurde? A sobie tu popodnoszę apteczki, MacDog, zarobiliście amunicję do karabinu, fajnie. No. Dobra, idę. Idę do przodu. I pięknie załatwiony pulsar. A, tu was jest więcej, tak? No, rzeczywiście was tutaj dużo. Tylko trzymajmy się razem! A, to ten karabinek tak strzela. No to się leczę, kurde. Nie? Źle jest! Źle jest, źle jest! O, masakra. A jednak umarłem, kurde. Dobra, wczytuję ostatni punkt kontorny. Zawsze na jakiejś misji muszę zginąć, nie? Ja pierdzielę. Nie, lepiej będzie się zakraść po prostu do nich, nie? Zwyczajnie po cichu, kurde. Dobra. Aha, tutaj już był... Czekajcie, tutaj już część walki mam za sobą, tak? Tak, tutaj część walki na szczęście mam już za sobą. Jestem w środku. Widzę. Sprawdź furgonetkę. Jasne. Jaki mam sprawdzić furgonetkę? Tu coś leży. Podrobione dokumenty. Paczka kart. Karty. A, i tu trzeba wejść po prostu, nie? Wyczyść półkę. Podłączam się. I jak tu otworzyć teraz? Patrzcie. Eksploracja danych 3. Znaczna ilość eurodolarów i komponentów w grze. A, to tylko eurodolary dostaję. Dobra, zobaczmy. E9, 1C, 55. E9, 1C, 55.
Okej, E9 1C 55. Pięknie, 453 euro dolary. Dobra, ale jak tutaj się dostać teraz? Ciekawe, jak tutaj się dostać, masakra. O, tu mnie widzą, zaraz zauważą i będzie strzelanina. Kurde. Chyba tu mam się skraść, tak. Okej, okay. Użyj siły 10. Ojejku. A ja nie mam siły 10, kurde. Pierdziele, postać. No nie mam. Kurde. Lipa, i co teraz? Jak ja się teraz tutaj dostanę? O, zauważyli mnie. Cholerna kamera. Trudno. Dobra. Już wie, że tu jestem. Pospiesz się z tą furgonetką. Wiedzą, że tutaj jestem. No, za dużo amunicji zużyłem. Tu lepiej by było ze shotguna strzelać. Okej, czekajcie, mama do mnie dzwoni. Dobra, jestem. Mama dzwoniła. Dobra, tutaj... Wiem, że oni zamknęli taką jedną bramę, przez którą chciałem przejść i... Słuchajcie, tutaj rzeczy leżą. O. Oddech, a przestrzenie międzykomórkowe. No, ciekawe. Czujecie pokurwieńcu. Czujecie pokurwieńcu, tak? Poczekajcie, zmienię sobie na shotguna jednak. I shotgunem będę ich załatwiał. A, zedynikowano zwłoki. Tu jesteś. No i fajnie. A, silny jesteś, kurde gościu. No, mocny, mocny, mocny. Amunicja do pistoletu, fajnie. Nie, tu mi się wydawało, że coś było do podniesienia, ale nie było. Okej. No, szkoda, że tu nie mogę wejść, nie? No niestety, nie mam siły, kurde, ja pierdzielę. Drzazga. Tutaj jakieś rzeczy. Wielowarstwowe spodnie. Przetarty komu nie są, no jakieś ubrania. Okej. I chciałbym się Amunicji mam do shotguna najwięcej, nie? Tak więc shotgunem najlepiej. Ale pierdolnik! Załatwiony. Tu się chce dostać. Tu się chce dostać. Właśnie tu. O kurde, zamknęli. Ja pierdzielę. Zamknięte. No tu co ja poradzę? Dobra. Trzeba będzie naokoło, kurde, przejść. Ja pierdzielę. No jednak do góry trzeba wejść. Tu jeszcze jest kolega do zabicia. Okej, dostał dwa strzały. A, po co ja tam teczku użyłem? Niepotrzebnie. Dobra. Pulsar. No i cóż. Trzeba do góry jednak wejść, nie? Tylko tutaj mnie rozwalili ostatnio.
I trzeba ostrożniej to zrobić. Jesteśmy w dupie! A, tutaj oni wychodzą. Tu będą wychodzić, okej. A jeden już jest. Nic nie. Za przeszkodami będę się krył, to mnie nie załatwią. Teraz po cwaniak! Dostał, przeładuję sobie, żeby mi dwa strzały. Dzięki. A, za przeszkodami się kryjecie, tak? Masz strzałak, kurde. Ty masz strzałak. Przeładowanie. Masz strzały. Kolejne dwa strzały i macie. Jeden strzał. Nie, dwa strzały na niego. Kurde, ale mocny. Okej, załatwiony. Taki, tu sobie popodnoszę. Już trup zniknął. I tu, tutaj byli mocni ludzie, nie? To sobie oczywiście użyję apteczki. Ale pierdolnik! A, bo tam był taki karabin, który mnie załatwił. No, 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 no. To ufala. Rozejrzyj się za pochodką. Kurde, chcę podnieść te rzeczy. Teraz po cwaniaku! Dobra, trudno, nie podnoszę. O! Cześć, kolego! O, cześć, kolego! O, mocny! Silna jest! Kurde. Robi uniki, kurde. Dobra, w końcu zabita. Ale uniki robiła, kurde, ja pierdzielę. Amunicja do snajperek. O, w końcu mogę to podnosić w tej bronie. Dobra. I przydałoby się, kurde, założyć snajperkę. I ze snajperki, czekajcie. Gdzieś miałem w ekwipunku snajperkę, nie? Zamiast karabinu maszynowego bym założył. O nie, ja sprzedałem snajperkę. O, lipa, 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 lipa. Dobra. To nic, to trudno. Ja sobie założę, czy. Zobaczę, czy nie mam lepszego. Lepszego karabinu teraz. Albo lepszego pistoletu. Nie, to typ power. Ja wolę typ... typ smart teraz mi się już podoba. A karabin? O! Ten karabin lepszy. Dobra. Okej. Tamten karabinek by się przydał rozwalić. Mało obrażenia dodaje, kurde. Ja pierdzielę. No tu jest blisko. O, strzał głowę ładnie, strzał głowę ładnie. O, tu wbiega do mnie. No nic nie miał przy sobie. Kurde, tutaj było ciężko z tym
karabinkiem, nie? Nie odpuszczajcie! Karabinek z dołu tak strzela, że masakra. Właśnie tam jest ten karabinek, kurde. Ale trafili mnie, kurde, ja pierdzielę. Mam nadzieję, kogo wybijać, kurde. Następny załatwiony, ładnie. Granat! O, ładnie. Właśnie, ten karabinek, kurde, tak strzela. Ja pierdzielę. No, 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 no. Najgorszy ten karabinek. Okej, załatwiony. Teraz ten. Kurde, mało amunicji. Ja pierdzielę, trzeba z shotguna teraz. W shotgunie też już mam mało amunicji w sumie, nie? O ty! Kurwa, jest słabo! Sułko, ty sułko! Okej, zaskoczyłem sobie na dół, może będzie łatwiej. Kurde, ale dają! Pierdzielę! Po co ja broń zmieniłem? Ten karabinek chcę rozwalić. Karabinie maszynowym mam najwięcej amunicji. Ja pierdzielę, ale walą! Okej, rozwaliłem ten karabinek. To najważniejsze. Nie, nie rozwaliłem go. Teraz jest rozwalony. Okej. Kurde, tam jest. Pięknie siadło! Dalej napierdala! Shotguna lepiej będzie. No chodź! Chodź, chodź, chodź. Tylko wstań. Czekajcie, tamto działko jeszcze strzela? Nie, tamto działko już nie strzela na szczęście. Okej, ten załatwiony. Wreszcie. Tu sobie podejdę. Załatwić tego.
Chyba jest słabo. No jest słabo z wami, no. Granat. Słabo z rzucaniem granatów u mnie. Kurde, czemu mi się broń zmieniła? Kurde, oni robią uniki, ja pierdzielę. Aż. Ono nas zajebie, kurwa! Zajebie, ale dokładnie. Rozwaleni chyba wszyscy, nie? Chociaż nie wszyscy, bo jeszcze jest tryb walki. Ale sobie teraz chętnie dropy popodnoszę. Zawsze to jakiś zarobek. Zawsze mówię o zarobku. Straszny materialista ze mnie, nie? Jak mówię o zarobkach ciągle. Okej. Na razie nie leczę się, bo może odzyskam życie po walce, nie? Na razie nie jestem zagrożony. Jak będzie jakaś walka, to użyję bonespaka. Po co mam marnować? Granat odłamkowy, fajnie. Te nie umiem za bardzo rzucać tymi granatami, nie? Właśnie, to jest lipa. Dojeżdżamy ku tarzanu! A, gdzie wy jesteście? A, tam u góry jeszcze jest facet. Dobra. Walić to, ja mam do tej furgonetki to się dostać. Ok, tu jeszcze jakieś rzeczy do podniesienia. Popielniczka, śmieci. Tu jakaś jazga. Sobie przeczytam. Rom, fragment autor anonimowy. Dobra. O, rzadkie komponenty. Zrobiliście. Może amunicję do pistoletu podniosłem. O, fajnie, podniosłem dużo amunicji do pistoletu. Fajnie. Gdzie wy jeszcze tutaj wyskoczyliście, kurde? Aha, skończył się tryb walki. No, ciekawe, czy mógłbym sobie na przykład zwiększyć... Nie mam punktów atrybutów dostępnych. Okej. I co, i do tej furgonetki mam się tutaj dostać, nie? Tak, tutaj. Chyba. Odepnij się do furgonetki. Jak mam się podpiąć? A jest, podłącz się. Okej. Okay. A nie? Skoro widzisz to samo co ja, powiesz mi co widzimy? Właśnie, co widzimy? W Pacyfice. Namierzają naszą sieć. Czyli kto? Netwatch. Widzisz. Zawsze chcą nam się dobrać do dupy. Czego szukają właśnie? Czego dokładnie szukają? Wewnętrznych fortec danych. Jeśli sforsują nasz lot, położą całą sieć i cofniemy się do czasów Bartmosa. Bardzo źle to wygląda? Jak źle to wygląda? Nie wiem ile już danych ściągnęli, ale mapa nie jest jeszcze kompletna. Ja wiesz. Dalej potwierdzają źródła. Okej, co mam zrobić? Co mam robić? Musisz dotrzeć do ich agenta. Teraz łatwo go namierzyć. Popatrz na mapę. Jest w kinie. Wycofaj się. To nie twoja wojna. Mart. Co jest? Co się dzieje? O, ktoś się podłączył. Odciął nas. Już wie, że tu jesteś. Idź po niego. Odłącz się. Nie chcę zadzierać netłaczem. Zgoda. Jak już go znajdę? A jak już go znajdę? To ci powiem, co robić. Okej, tu mam iść. Mapę próbuję ci odciąć. O. Za furgonetką jest brama. Zaraz ją otworzę.
O, amunicja do karabinu, fajnie. Tu jakaś jazga. Zostań agentem Netwatcha. Zostań agentem Netwatch. Tak. Za furgonetką jest przejście. Okej, tutaj. Okej. Teraz na pierwsze piętro i trafisz do kina. Schody powinny jechać, nie? W końcu to ruchome schody. Nie rozumiem. O, cześć kolego. Znowu walka. I dobrze, lubimy walkę. O, już, po wszystkim. To był chyba ostatni, to ten co u góry tak strzelał. Ej. Dobra, przesunę cię. Ja chcę tą broń wziąć. Teraz porzucę. No, porzuć. Porzuć. O, właśnie o to chodziło. A tutaj leżał drop, pistolet. No i fajnie. Tutaj coś jeszcze leży, jakaś wiadomość. Fajnie. Kroniki tytami, tom pierwszy. Bardzo długi tom, okej. Coś tu jeszcze mamy. Popielniczkę za 3 euro dolary do sprzedania. No dobra, idziemy. Przy okazji patrzę, czy nie ma jakichś... Teraz uważaj. O, mam coś. Co się dzieje? Będziesz miał towarzystwo. Naruszenie protokołu za 0. 1C... Czekajcie, 1C, BD... 55, okej. 1C... ED 55. Co ja mogę zrobić? Tylko ujawnienie interfejsów. Ale co to jest w ogóle ujawnienie interfejsów? O co tu chodzi? Z tym ujawnieniem interfejsów. Przeskanuj ją od razu. Okej, zaznacza się środkowym przyciskiem jeszcze. Aż tak źle? Na pewno ma jakieś słabe punkty. Tego nie powiedziałam. Mówię tylko, że masz się pośpieszyć. Okej, zauważyłby mnie. Panie, by było go unieszkodliwić, kurde. Ale nie? Chodź! No chodź! Jest. Ale silny. Kurde. Ja pierdzielę. Rasid! Co się dzieje? Załatwiony, okej. Netrunner? O masakra, netrunnery to są takie ciężkie roboty, kurde. O, ona ma chyba dość. Tak, ona ma dość. I teraz netrunner, kurde, ja pierdzielę. Lepiej było ze shotguna chyba strzelać. Oki, już nie jestem w trybie walki. Oki. Ale w shotgunie chyba nie mam za dużo pocisków, no tylko 5 w magazynku, słabo. Lepiej karabin maszynowy wyciągnę. Przeładuję sobie. W karabinie maszynowym mam najwięcej. Granat, granat, młot jakiś. O, amunicja do karabinu.
Fajnie, nice. Przyda się. Jaki, nie wiem, czy tu przejdę tak w ogóle. A nie, czekajcie. Jak ja tu mam przejść? Wejdę? Nie przejdę tutaj. No ciekawe, że ta nawigacja tak prowadzi. Chyba inaczej trzeba przejść. A, okej. Tędy. Znajdź agenta w kinie. Podepnij się do niego. Musimy mieć dostęp do ich danych, jasne? Musisz najpierw... Placid? Hej, hej, spokojnie. Co zrobiłeś? Teraz możemy porozmawiać na osobności. Tak? Przerwałem łączność w Pacyfice. To nam da trochę czasu. Co ty nie powiesz? A chciałeś mnie zabić. Ale musimy dogadać się szybko. O, bezwładniam go. Za dużo gadasz. Właśnie, za dużo gadasz. Ja robię zlecenia dla tamtych. Dokładnie. Rapid fire, co to kurde? No pierdziele. O, masakra. Rapid fire tam pisało. Reset systemu. O, tak jakbym zginął. Ja pierdziele. Zrestartowało mnie. O, pierdziele. Co się stało? Hej, Vi. Wszystko w porządku? No, wygląda na to, że żyje. Co się stało? A jak myślisz? Voodoo Boys cię wyruchali. Zrobili z ciebie jebanego kamikadze. Załatwiłeś, co chcieli, przestałeś być potrzebny. A może to Netwatch mnie wypłaszczył? Właśnie. Voodoo Boys mogą nawet nie wiedzieć, że przeżyłem. Właśnie. Tak. W takim razie Placid się kurewsko ucieszy na twój widok. Okej, chodźmy do Batis Hotel. Nie możemy teraz odpuścić. Mam nadzieję, że skurwiel lubi niespodzianki. No okej. Reputacja 27. Okej, a przy okazji nie ma tu dropów żadnych. Słabe miejsce. Tu nie da się wejść. Dobra. Idziemy. O, tu coś leży. Fajnie, do leczenia. Przedmiot. Walczyłem z tymi ludźmi, nie? To powinny być dropy, ale nie ma, dobra. O, tu coś leży, fajnie. O! Amunicja. Nie, granat. Nie, tu czekaj, granat. O, amunicja do strzelb. Fajnie. Bo akurat miałem mało amunicji. Fajnie. Tu jakaś wiadomość do przeczytania. Taki. Wielkie otwarcie, witaj w Grand Imperial Mall. Dobra. Po schodach, tak? Ja mogłem zaskoczyć. Już ze mną nie walczy, nie? No tak. O
kurwa! Żyje! A, żyje, żyje! Chcesz rozmawiać z Placidem? U niego ci chodzi? Mogę cię zawieźć. Biorę do auta, wsiadam i jadę. Tu jest mój samochód. A czekajcie, czy nie bliżej będzie teleportem? Tak, pewnie, że bliżej będzie teleportem, to wysiadam. Taki. Są dwa teleporty. Ciekawe, czemu dwa, ale ten jest jakby bliżej. Ciekawe, czemu ten jest tu. Tak jakby, kurde, jeden był na innym poziomie, nie? To idę do tego. I kończymy tą misję. Ja tak w zasadzie nie wiem, czy to była, kurde, misja fabularna, czy misja poboczna. Ale z tego, co wiem, to wziąłem misję poboczną, nie? Tylko po prostu to jest jakaś duża misja, nie? Ale wyglądała normalnie jak... Jak fabularna, nie? Czekajcie, źle poszedłem. Tu górą miałem iść. W ogóle, czy są tutaj punkty sprzedaży? Tak, jest tu jeden punkt sprzedaży, ale później się tym zajmę. Teraz idę kończyć tę misję pogadać z gościem. Niemożliwe, nie mógł przeżyć. Ha, ha, ha. Placid, gdzie on kurwa jest? Na górze. Placid. Nie mógł przeżyć. Zestartował mnie biochip. Widzicie, niby przez biochipa umieram, ale biochip mi nie pozwala umrzeć, nie? No. Cześć. Myślałem, że już po tobie. Nie po mnie. To się właściwie to stało. Się w ogóle odpierdoliło. Straciliśmy z tobą łączność. Tego nie było w planie. No widzisz. Widziałem, jak likwidowaliście tagi agentów. Więc nie mów, że nie wiesz, co się tam działo. Wiem, co widziałem. Właśnie. Trafiłeś na pole bitwy i oberwałeś to wszystko. Tak. Musiałem wyciągnąć przede wszystkim moich ludzi. Walczyliśmy też o ciebie, ale Mosley okazał się lepszy, niż sądziliśmy. Chcę porozmawiać z Bridget. Właśnie. Chcę rozmawiać z Bridget. Teraz. Tak. Na razie rozmawiasz ze mną. Załatwiłem sprawy w GIM zgodnie z umową. Właśnie. Więc nie pierdol i zejdź mi z drogi. Dokładnie. Asie, musimy zejść na dół. To jeszcze nie koniec. Netwatch tu wróci. Chyba nie chcesz zabrać go ze sobą do krypty. To zwykły ranion. Widziałaś jego skany? Widziałam. Soti konia. Fetutmun soti. Czy to ty jesteś Bridget? Czyli to ty jesteś Bridget. Niełatwo cię znaleźć. Podobno masz coś dla mnie. A, czyli wiesz o biochipie. A, musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. Coś o biochipie. Czyli co to, misja fabularna jest w końcu? Ja już sam nie wiem, czy misję fabularną robię, czy tą. No bo chcecie mi grzebać w głowie. Właśnie. Ale mam nadzieję, że się z tobą łatwiej dogadam niż z Placidem. Jakoś. Nie dogadujemy się z Placidem. Mam nadzieję, że przynajmniej ty nie będziesz mnie spławiać i wciskać jakiś bzdur. Dosyć takiego pierdolenia. A przy okazji, co to w ogóle znaczy ranion? Wyjaśnię ci wszystko, ale najpierw muszę sprawdzić, czy... Na mnie na raniona mówią. Właśnie, no. Jeśli tak, damy ci za niego uczciwą cenę. Biochip nie jest na sprzedaż. Właśnie. Albo dobra, udostępnię wam biochip, nie ma problemu. Udostępnię wam biochip. W zasadzie to zależy mi, żeby jak najszybciej się go pozbyć. Właśnie, właśnie, właśnie. O. Po akcji w Konpeki miałem z nim trochę problemów. Na razie nie znalazłem nikogo, kto byłby w stanie go bezpiecznie usunąć. Wiem, że to wy zleciliście kradzież konstruktu, więc zakładam, że możecie mi pomóc. Właśnie. Skąd to wszystko wiesz? I jak do nas trafiłeś? Możecie mi pomóc, dobra, czy nie? Możecie mi pomóc, czy nie? Możemy, oczywiście, ale nie tutaj. Teraz zejdziemy do krypty. Tam udostępnisz nam biochip. Jak już pobierzemy dane, to zobaczymy, co możemy dla ciebie zrobić. No okej, okay, możemy iść. Możemy iść. Aha, przewinięcie czasu.
Okay. Idę za Bridget. Jesteśmy w Bridget, widać, tak? Że kochacie to miejsce. No. Ale jakoś nie wyglądacie mi na religijnych. Mimo wszystko. Bogów zostawiliśmy na Haiti. Teraz sami załatwiamy swoje sprawy. Dobra. Bogów zostawiliśmy na Haiti. Tędy. Jakim cudem Placid nie wiedział nic o biochipie? Nie rozpoznał go na skanach? Niewielu naszych wiedziało o akcji w Konpeki. A Placid jest od prostych rzeczy. Czynnik ludzki. Czekajcie, zobaczę sobie. Czynnik ludzki. Czyli ja robię misję fabularną, zadanie główne. Właśnie. A tej misji... nie robiłem, czyli przeczęściowo tylko zrobiłem pierwszą misję poboczną, a teraz fabularną. Gdzie idziemy? Zobaczysz. Co to za miejsce? Masakra, jaki burdel. Ojejku, znowu bioci. Ojejku. Agent Netwatchu nie zorientował się, że masz bioci? Nie dałem mu okazji. Dobrze, to by skomplikowało nasze sprawy. To dawny tunel metra. Nie, to część międzykontynentalnej sieci maglewu. Kiedyś łączyła wszystkie stany. Po wojnie rozpadła się tak samo jak sieć. No, ciekawe, gdzie my jesteśmy? Ville Courant. I to tu przez kryptę się wchodzi, do takiego miejsca. A, pierdziele. Bon. Wprowadzimy cię w cyberprzestrzeń. To najlepsze środowisko do interakcji z siecią konstruktu. Ile najpierw chcę po... A czekaj, to znaczy, że macie własną wersję interfejsu Syntechu? To znaczy, że macie własną wersję interfejsu Syntechu. Mamy własną wersję wszystkiego. Nie używamy techu z Night City. Ja najpierw chcę wiedzieć, po co wam Johnny. Chcemy skontaktować się z Alt Cunningham. Wiemy, że była związana z Silverhand. Alt? Relik, który trzymała u siebie Arasaka, to nasz jedyny trop. Alt Cunningham. Słyszałem o niej. O! Niby gdzie? Jak chcesz się skontaktować? W jaki sposób chcecie skontaktować się z Alt? Spróbujemy wyodrębnić unikalny fragment engramu Silverhanda zapisanego na biochipie. Alt na pewno go rozpozna. I jeśli po tylu latach spędzonych za Black Wallem zostało w niej coś ludzkiego, odpowie. Zaraz, nie było mowy o tym, że planujecie się przebić przez Black Wall. To teraz już wiesz. Direction tutaj. Connecte. Connection stop. Wejdź do wanny z lodem. No to na jak? Co czekasz? Aż lód się roztopi? Czego chcecie porozmawiać najpierw. Tylko ona będzie w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo za Black Wallem. Gdy nadejdzie zmiana, chcemy być po stronie wygranych. Zmiana? Kiedy powstał Black Wall, wszyscy myśleli, że wystarczy postawić ściany grubego, czarnego lodu, żeby odciąć się raz na zawsze od dzikich Esi. A jednak, przy obecnym zaawansowaniu technologii, jesteśmy o krok od powtórzenia tamtej katastrofy. Korporacje nawet nie zdają sobie z tego sprawy, ale my tym razem będziemy przygotowani. Okej, wchodzę. Jestem gotowy. Okej. Zimna. Okej, co teraz? Co teraz? Johnny? I Barry. Barry plonger.
Ciekawe, co się stanie. Jakie widoki. Kurde. O, ciekawe. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? To nasz BBS, Forteca Danych. Forteca Danych. Pomost do głębokiej sieci. I co teraz, właśnie? To co teraz? Możemy zaczynać. Wszystko jest gotowe. To dawaj. Żeby pobrać fragment konstruktu, wzmocniliśmy twoje połączenie z siecią neuralną Silverhanda. No. Musimy znaleźć dane, które odnoszą się bezpośrednio do Alt. To powinno potrwać. Brigitte? Ciekawe, ciekawe. No. Jakie odgłosy? Jak na koncercie? Co jest? Co jest? Na koncercie jestem. Te wspomnienie co przedtem, nie? No widzicie, wspomnienia, no. Wspomnienia tamtego gościa. Johnny! Co to było? Kurwa! Przeholowałeś! Co będzie z tym razem? Kurwa, wciągniesz na scenę jakiegoś korpa? Oblejesz benzyną i podpalisz? Chodź tu, no go! Skurwielu! Gdzie garderoba? Tutaj. Twój zespół. Ale tylko ja mam jakiś pomysł na ten zespół. A jeśli nie masz lepszego, to się po prostu odpierdol! To grałem w zespole, widzisz. No. Kurwa. Koncert. Czy Kerry? Mówiłaś, że nie przyjdziesz. Mówiłaś, że nie przyjdziesz. Zmieniłam zdanie. Jesteś strasznie nabuzowany. No, rzeczywiście. Ktoś mówił, że tutaj jest seksu trochę w tej grze. Ojku. Muszę zaznaczyć teraz w reklamach, że będzie trochę zdarzeń erotycznych. Ojku. Zarabianie muszę zaznaczyć. Że takie sceny się pojawiają. No, gra dla dorosłych. No. Wspomnienia mojego biochipu. No nieźle. To było dobre. No. Szkoda, że nic z tego nie będzie. No bo też się kłócić. Nie wystarczy ci fajka po seksie. Zawsze musimy się kłócić. To już koniec, Johnny. A ja nie umiem po prostu zniknąć bez słowa. Nie musisz nigdzie znikać. Nie musisz nigdzie znikać. Zawsze... Chętnie cię zerżnę, jeśli nie będzie nikogo innego pod ręką. A nie po co dzisiaj przyszłaś? A nie po to tu dzisiaj przyszłaś. Czasami straszny z ciebie skurwiel, Johnny, wiesz? I co, nagle ci się przestało podobać? I co? Właśnie. Nagle przestało ci się podobać. Tak cię to zaskoczyło. Chyba kurwa wiedziałaś, na co się pisze. Wiesz co, Johnny?
Naprawdę nie miałabym problemu z tym, gdybyś był narcystycznym, charyzmatycznym sukinsynem z własną wizją. Ale? Ale to fikcja. Tak jak ten koncert, jak cały samuraj. Nie jesteś rockerboyem, Johnny. Równie dobrze mógłbyś stać na ulicy jak te naćpane oszołomy i krzyczeć śmierć Arasace. Ale czyli chcesz mnie naprawić, tak? A, czyli chcesz mnie naprawić. Kilka innych już próbowało. Nie bawię się w takie rzeczy. Chciałam ci tylko powiedzieć, że sam się oszukujesz. I że sam musisz z tym coś zrobić. Chyba skończyliśmy. Wydaje mi się, że skończyliśmy, więc możesz wypierdalać. Wydawało mi się... Być. Że było coś więcej, że jesteś ze mną na tyle blisko, żeby mi truć dupę. No to ci się tylko zdawało. Dokąd idziesz? Jestem umówiona. Silverhead. Nie mam tu kontroli. Alt! Alt! Godeme to są! Daruj sobie! I'm looking out for action. Jutro też gramy. Jutro też gramy. Mhm. Możesz. Chodźmy stąd. Johnny! Może napijesz się z nami? No, innym razem. Nie będę brzydko mówił. Pysiu. Pysiu. Ale może to już ostatni raz? Co? Co, Johnny? Okej, wyjmijmy broń. O, przybili mnie. Nożem, kurde. Ojko. A z tyłu mnie dźgnął. Zostaw mnie! Johnny! Puszczaj! No, ciekawe wspomnienia. Ale to nie były moje ostatnie chwile, bo zabili mnie na akcji. Warasaki. Nie? Źle cię załatwili, co? No, widzisz. To tam. Aha, wczytuje się gra. SSD szybko wczytuje, nie? Okej, po wszystkim. No proszę, budzimy się. Tak. Kopę lat, Johnny. Ile to już? 2 tygodnie, odkąd ostatnio cię składałem? Johnny? To co z Alt? Alt? Z kim? Dziewczyna, która ze mną była. Przywiózł ciebie i tylko ciebie. Kurwa, zabrali ją. Nikt nic nie widział? Jego pytaj. Mówi, że nazywa się Thompson. To ty mnie zgarnąłeś tam z Watson? Tam Watson? Tam Watson? Musimy pogadać. No dobra, jakoś to się trzyma. Spróbuj się oszczędzać chociaż kilka godzin, potem szwy powinny już trzymać. Mhm. Aha. Okej. Okay. Johnny? A to cały czas tylko wspomnienia, nie? I tak mnie nie posłuchasz. Ile widziałeś? Tyle co ty. Chodziło im o nią. Ty po prostu... Byłeś w domu. A ty stałeś sobie i patrzyłeś na to wszystko jak ostatni chuj. Gdybym się wtrącił, rozwaliliby nas obu. Widziałeś, jaki ten gość miał refleks? Taki technik leży na ulicy.
Miałeś szczęście. Taki materiał. Szkoda tylko, że ktoś go wepchnął do furgonetki i odjechał. Właśnie. Zamierzasz coś z tym zrobić? To chyba twoja dziewczyna, co? Alt nie ma z tym nic wspólnego. Porwali ją, bo chcieli się dobrać do mnie. Tak. Ty w ogóle wiesz, że ona jest jedną z najlepszych netrunnerek na rynku? Słabo. A teraz chcę jej Arasaka. To była zwykła międzykorporacyjna ekstrakcja. Czego nie chcą? Okej, to czego od niej chcą? Kojarzysz SI, które nazywają Soul Killerem? Nawet jak na miejską legendę, to strasznie chujowa nazwa. Soul Killer naprawdę istnieje, a Arasaka właśnie zakontraktowała netrunnerkę, która napisała ten program. Teraz będą mogli użyć Soul Killera dla własnych celów. Potrafisz to sobie wyobrazić? Ale bzdury. Ale bzdury, chodźmy. Okej, to jak to wyjaśnisz? To jest bardzo proste. Arasaka chciała mnie sprowokować i udało im się. Wyjdź z gabinetu, Reaper Doka. Ciekawe, czy mogę zasejwować grę. Zapis ten gry. Nie mogę teraz. Kurde. Bo już to nagrywam co? Ponad 2 godziny. Idziesz ze mną? Gdzie? Do Arasaka Tower. Odbić Alt. We dwóch? Pojebało cię? Po drodze zahaczymy o Atlantis. Mam tam swoich ludzi. Ja tam miałem zgarnąć dziewczynę, widzicie. Poczekam w samochodzie. Pośpiesz się. Poczekasz ile trzeba. Tak. Mam przepnięcie. Gdzie jest Rogue? Jest Rogue. Rogue? O, znajoma. Leż i nie fikaj. Czym rzecz? Mam się popytać ludzi. No ty, Rok. Czekaj, mam znaleźć Rok. Silverhead! Mam tu rachunek z twoim autografem! Ha, przypomniałeś sobie o mnie. Widziałeś Rok? Widziałeś Rok? Nie. Ale Gis ją widział. Z jakimś nowym gościem. Gdzie? Powiedzieć ci dowcip? A, dowcip, dobra. Japers i Hakur? Llegaste hace poco? Nie. Gdzieś to Rok, cholerna. Jakiś nanotechowy, interaktywny prototyp. Dobra, kurwa, nie wiem co to jest, a on nie bardzo chciał tłumaczyć. No wygląda jak książka. Masz problem? Nie, spoko. Nie, to... Aha. Czyli... Tutaj jest to miejsce. Gdzież to Rok? Tutaj. Cele. O, jest! Zapłać, Masi. To twój szczęśliwy dzień. Dzięki. A wiesz się? To co zwykle. Widziałeś Rok? Widziałeś Rok? Jest na górze. Ale słyszałem, że wy już nie... No to źle słyszałeś. A, na górze. Dobra, napiję się jeszcze. Nie będę pijany trochę. Okej. Na górze. Dobra. A, tutaj. Dobra, dobrze, że spytałem. Kurwa! Johnny, pomóż mi! Podobno ze mną nie gadasz. Teraz gadam.
pierdasz. A teraz? Pierdalaj. Mam znaleźć rok. Dobra. Ona gdzieś tutaj na. Potrzebuję nazwisk. Chyba widziałaś skąd zmarł. Świeży, ci pamięć? Johnny? Jesteś tu pierwszy raz, co? Dać ci dobrą radę? No. Co? Kurwa, zapomniałeś, że to nam obiecałeś tę robotę? Kurde, tylko kogo popytać o rok? O, tam! 20 metrów, 15 tutaj. Engels, jak tam? Mają tam jakieś prywatne spotkanie. Jest tam rok? Tak, ale... Wiem, prywatne spotkanie. Spokojnie. Będę królewsko dyskretny. Nienawidzę tego miasta. I ty... Johnny. Ciebie nie znam. Nie szkodzi. Najważniejsze, że wszyscy znają Johnny'ego Silverhanda. Że wszyscy znają... O, mam usiąść, dobra. To siadam. Potrzebuję twojej pomocy. Dobrze, że cię tu złapałem. Aha, dobrze, że cię złapałem. Nie wiedziałem, że jesteś jeszcze w mieście. Odsunęła się. Ja chciałem przytulić, ale się odsunęła. Któremu zależy na dyskrecji. Dalej jesteś zła za tamto? Właśnie o tamto? Dalej jesteś zła o tamto. O które tamto, Johnny? O to, że mi kłamałeś w żywe oczy i naraziłeś moich ludzi? Czy o to, że pod koniec posuwałeś też trzy inne laski za moimi plecami? No tylko zlecenie. Tylko zlecenie. Pilne i dobrze płatne. Tak. Ile? Nie wtrącaj się. To nie twoja sprawa. Moja? Bo Roker właśnie wyciągnął portfel. Kurwa, nie rozumiesz? Tu nie chodzi o żadne zlecenie. Pogrywa ze mną. Ostatnim razem... To tym razem będziesz mądrzejsza. I weźmiesz pieniądze z góry. No. To ile? Podwójną stawkę, właśnie. Proponuję podwójną stawkę. Potrójną. I idziesz z nami. No, potrójną, widzisz. Bo jeśli no ona ci nie ufa, to ja też nie. Stoi. Widzę, że to rzeczywiście pilne. Kurwa, Johnny, miałeś ogon. O nie. Silverhand, pójdziesz z nami. Zaprowadźcie mnie do Alt. Zaprowadzicie mnie do Alt? Właśnie. Tak myślałem. Jest jeden kierunek! Do przodu! Jesteś królewsko popularny. Strzelajcie! Jestem pod wrażeniem! Serio! Zneutralizuję! Helikopter? Serio? Po co się wkurzyłeś, Johnny? Uważaj, zobaczcie. Raz! Kryj się! No ja się tu leczę, okej. HP mi się regeneruje samo. Rąbiście. Nie to mogę tutaj podnosić dropów, myślałem. No była tylko rozgrzewka. Dropów nie mogę tutaj podnosić, chociaż widać ich jakby. Idziemy. Tak, chcesz się bawić? Spadamy. Ale łatwa bitwa, nie? No to do roboty. W ogóle. Jest uzbrojony! A, to mój. Naprzód! Dobrze! Tak, trzymaj! Ogień!
Jak padają, jak muchy. No jednego strzała. No może na dwa strzały czasami. Zostaw trochę dla mnie! Zostaw trochę dla mnie. Okay. Wzywamy windę i jedziemy. Szybko wskakuj do windy. Chodźcie. Kurwa, nie będzie z nich co zbierać. Nie mam innej broni? Nie, tylko pistolet. Długo jeszcze? No. Mamy kłopoty. Na parking, okej. Założę się, że na dole też będą na nas czekać. No tak. Będą czekać, pewnie. Zaparkowaliśmy na zewnątrz. Idziesz? Thompson czeka na mnie w samochodzie. Kto? Media, nie znasz. Patrz na tamtego skurwiela! Jest mój! Strzelajcie! Łatwo giną. Okej, to mój. Kurwa, tylko nie tam. Chowaj się! Załapiony. Oczywiście. No to moja. Jestem pod wrażeniem! Serio! Helikopter może zaraz wrócić. O, spoko, auto mnie przyjechało. Ale liście. Spadamy. Spadajmy stąd. Okej, spadamy. Ojejku. Uciekli przed agentami Arasaki. To Arasaka. Nie mogą załatwić samochodu, bo będziemy utopieni. Załatwieni, okej. Okay. Ale łatwa ta rozgrywka, tutaj bez wspomnienia. To co teraz? Szybko musimy ich zgubić. Skręć w następną w prawo. Jak ci idzie? Mogłyby się już skończyć te wspomnienia, kurde. Za długo nagrywam, kurde. Parkuję gdzieś i możemy spokojnie pogadać. No dobra, do kogo mamy wyciągnąć z Arasaki? Alt Cunningham. Netranerka z ITS. Mhm. Ach tak? Na pewno przewieźli ją do wieży. Coraz lepiej. Jak niby chcecie to załatwić? Macie jakiś plan? Chcemy odwrócić ich uwagę. Zrobić trochę szumu. Zadzwonię do Nancy. Zadzwonię do Nancy, żeby zorganizowała jakiś porządny tłum. Zagramy Arasace pod samym oknem. Tak, że wylecą szyby. Wszyscy zapamiętają ten koncert. Ojejku. A jednak koncert, a ja nie chciałem robić koncertu. Okay. Dokładna liczba rannych w zamieszkach nie jest znana. Od Arasaka Tower są nasi reporterzy, którzy są zgodni w jednym. Tłum został odurzony substancjami psychoaktywnymi. Nieźle. Porozmawiać zresztą. Jestem ciekawy, czy mogę teraz zasejwować. Dalej nie mogę zasejwować. Dobra, porozmawiać zresztą. Cały czas nagrywasz? Tak, a co? Chcesz powiedzieć parę słów do kamery? Aha,
Rób swoje i nie wchodź mi w drogę. Dobrze znasz tego Thompsona? Nie, a co? Nie, a co? Nie podoba mi się. Media przynoszą pecha. Co? Może się tak pechowo złożyć, że ktoś zobaczy nagrania, na których włamujemy się do Arasaka Tower. Będziemy się tym martwić, jak stąd wyjdziemy. No dalej, nie mamy dużo... Okej, okay, mogę zasejować? Nie mogę! Ja pierdzielę. Nie, nic nie słyszałem. Teraz musimy znaleźć koncert. Okej. Nie planujemy. Gotowi? Łatwiamy. Łatwiamy. Tu jest kamera. Raz, raz, raz! Okej, okay, załatwieni. Straty osobowe! Idziemy dalej. Tu jest jakiś... Kurwa, zablokowali drzwi. Załatwiamy. Co teraz? Daj mi chwilę, zajmę się tym. Osłaniaj mnie. Ekstremista! Skończmy to szybko. Widzę czterech typów ludzi. Zaraz tutaj. Przygotujcie się. Przygotujcie się. O, jeszcze jeden. Wcisnąć go! 5 sekund wchodzi. Dobrze! Tak, trzymaj! Okej, okay, wchodzimy. Zaatakowano mnie! Nawet mi was nie żal! No, wychyl się. Nie, strzał głowę. Jeszcze ktoś? Ktokolwiek? Nie? Chyba tak myślałam. Kamera. Kontakt! Kurwa, nie będzie z nich. Dobry jest. Widzę działko. Schowaj się. Gdzie oni strzelają? Działko, okej. Działko gdzie? Nie jest działko, rzeczywiście. Dobra, to tutaj. Kurwa, te drzwi są tak opancerzone, że przydałby się czołg. Co robimy? Otwieramy. Ja spróbuję. A, nie da się. Kurwa! Okej, ładunek wybuchowy. Masz. Teraz widzę, po co go wzięliśmy ze sobą. Trzy... Dwa... Lepiej się odsuń. Poddaj się! Na ziemię! Gleba buje! Gdzie oni są? Tutaj. Zajebiście, idziemy dalej. Nie, nie tutaj. No dalej chyba. Tutaj, okej. Okay. Zmienijcie się. Nie chcesz jej teraz przeszkadzać. Co zrobiliście z Alt? Właśnie, co jej zrobiliście? Pracuję nad projektem swojego życia. Zejdź mi z drogi. Uuu, ale scena. Obudzimy ją. Alt. Alt. Nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Co ona? Nie żyje. Kurwa! Johnny. Co robisz? Dalej nagrywasz. Tylko tyle.
nie zmieni. Ona nie... Johnny! Zostaw go, chcesz go zatłuc na śmierć? Musimy iść! Johnny! Ona nie żyje! Zginęła dziewczyna Johnny'a. Widzicie. O, w końcu się chyba budzę. No, mów, bo pękniesz. Nie powiedziałeś mi wszystkiego, Alt, właśnie. Nie powiedziałeś mi wszystkiego, Alt. No, na przykład czego? Że byliście razem. Że to ona stworzyła Soul Killera, że nie żyje. Widzisz. Jak ma nam niby teraz pomóc? Za grobu? Ona nie umarła. Udało się uciec. Widziałem ciało. Alt przeniosła się do sieci. Kiedy się o tym dowiedziałeś? Właśnie. Alt trochę później nawiązała ze mną kontakt. No, i co powiedziała? Że jest uwięziona w sieci Arasaki. Ale nie mogą jej skrzywdzić. Że nie powinienem już jej więcej szukać. Widzisz. I co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Na początek zorganizowałem 2 ładunki termonuklearne. I wróciłeś do Arasaka Tower. Woodboys wierzą, że teraz Alt jest za Blackwallem. Woodboys wierzą, że Alt jest teraz za Blackwallem. Tam, gdzie nikt nie może jej dosięgnąć. Widzisz. I Brigitte jest gotowa przedrzeć się na drugą stronę, byle tylko nawiązać z nią kontakt. A widzisz. Bingo! No. Dobra. Wracamy. Tylko chwilę. Tylko chwilę. Nie była taka chwila. Dobra. Udało się? Udało się. Tak. Wyodrębniliśmy odpowiedni fragment engramu Silverhanda. Jesteśmy gotowi do nawiązania kontaktu z Alt. Musimy zejść głębiej. Ojejku, jeszcze głębiej. Czekajcie, ciekawe, czy mogę zasejwować. Nie mogę jeszcze zasejwować. Dalej nie ma już żadnych granic. Teraz będzie 3-godzinny odcinek. Poza Blackwallem. Poza Blackwallem. Niewielu udało się przedrzeć na drugą stronę. Ale nikt stamtąd nie wrócił. Ona będzie pierwsza. Brigitte, tak? Zanim przejdziecie przez Blackwall... Ja wywiązałem się. Usuńcie, właśnie. Teraz twoja kolej. Zanim przejdziecie przez Blackwall, usuń konstrukt Johnnego. To nie my przejdziemy przez Blackwall. Ty przeniesiesz kod na drugą stronę. Ojejku. Okej, w tej chwili nie mam inne wyjście. W tej chwili chyba nie bardzo mam inne wyjście. Idź. Okej, przechodzimy. Ile mam przejść na drugą stronę? Właśnie. Brigitte? Nie ma jej. Gdzie jest Alt? O, przeszedłem. Alt? Alt. Johnny. Gdzie ty jesteś, Alt? Nie możesz tu zostać. Alt Cunningham. Co się dzieje? Ale jaja. Tu porozmawiamy. Spokojnie. Ja z nią pogadam. Johnny. Skoro przekroczyłaś Blackwall, żeby się ze mną spotkać, to znaczy, że między nami wszystko w porządku. Rozpoznałam kod twojego engramu. Nie wiem, po co tu jesteś. Żeby dać ci szansę odwdzięczyć się za uwolnienie Zarasaka Tower. Vi, to jest A ona Alt. Tutaj jest. Najlepsza netrunnerka w Night City. Alt, to jest Vi. Musisz uratować mu życie.
Jaką cenę będą musiał zapłacić za uratowanie? Właśnie, relikt mnie zabija, dokładnie. Relikt mnie zabija. Konstrukt z Bioshipu nadpisuje się na mojej sieci neuralnej. Tak. Ale dlaczego to ma być mój problem? Chyba coś ci się pojebało. To ty stworzyłaś Soulkillera. Właśnie. To ty dałaś Arasace do ręki broń, którą rozpierdoliła mnie, ciebie i połowę Netrunnerów z Night City. Ty zginąłeś na własne życzenie. Kurwa, Alt, poszedłem po ciebie. A teraz ty mówisz, że to nie twój problem? Rozmawiasz z niewłaściwą osobą. Alt Cunningham, po którą przyszedłeś do Arasaka Tower, odeszła. A, widzisz. Powinieneś to wiedzieć, bo sam doprowadziłeś do jej śmierci. Okej, masz żal Johnny do niego, ale co to ma wspólnego ze mną? Ale co ze mną? Właśnie. Nie mogę ci pomóc. Nie możesz czy nie chcesz? Mogłabym spróbować, ale nie mam dostępu do tak zaawansowanej technologii. Jak to? Przecież stworzyłaś Soulkillera. Przecież to ty stworzyłaś Soulkillera. Mój program ma niewiele wspólnego z tym, co potem zrobiła z nim Arasaka. No dobra, a Mikoshi jest dostatecznie zaawansowane dla ciebie? Gdybym mogła dostać się do Mikoshi... Mogę przewinąć? W takim razie deal wygląda tak. Nie mogę przewinąć, a jest opcja przepchnięcia. Co konkretnie możesz dla mnie zrobić? Co konkretnie możesz dla mnie zrobić? Dotąd wszyscy. Wszyscy, czyli Anders... Jeśli... Później wgram twój engram z powrotem. Okej, okay. Czyli mamy plan. Okej. Okay. Jak zamierzasz dostać się do Mikoshi? Stworzyłam całe armię. W sieci. Stworzyłaś je w sieci. Załatwimy ci to wejście do Mikoshi. Czyli zgadzasz się. Zgadzasz się? Tak. Jeśli znajdziecie dojście do Mikoshi, przygotuję program, który pozwoli poruszać się w ich sieci. Kiedy będę już gotowy, jak mam się z tobą skontaktować? To adres BBS, przez który możesz bezpiecznie ze mną rozmawiać. O, widzisz. A co z Wonder Boys? Pozwolą wam odejść. To część naszej umowy. Widzisz, będę mógł z nią rozmawiać. Ale zimno pewnie. A więc jednak wyszedłeś z tego żywy. No. Na pewno nie dzięki tobie, właśnie. Nie bierz tego wszystkiego tak osobiście. Chodziło nam tylko o konstrukt Silverhanda. Ty wplątałeś się w to przypadkiem. I dlatego postanowiliście mnie oszukać? Czy może tak robicie interesy? I Zalt też spróbujesz. Będziesz mnie teraz pouczać? Wolałbym raczej wyrównać z tobą rachunki. Lepsza okazja pewnie się nie trafi. Daruj sobie. Alt może i chroni cię w cyberprzestrzeni, ale teraz jesteś na moim terenie. Właśnie wychodziłem. Właśnie wychodziłem. Okay. Mogę zasejwować już? Tak, w końcu mogę zapisać stan gry, bo film już ma 2 godziny 43 minuty. Poza tym coś się zbagowało, no bo cały czas leci tak głupia muzyka, nie? Tak więc już sejwuję, zapisuję stan gry, ręczny zapis, pięknie. I dziękuję za oglądanie. Przypadkiem wyszło, że odcinek prawie 3 godziny. Właściwie to brakuje prawie kwadrans do 3 godzin. Dobra i... Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału Xantor, jeśli chcecie więcej odcinków z Cyberpunka. Mam zamiar też kiedyś nagrać GTA 5, może GTA San Andreas. Oczywiście są też u mnie odcinki The Walking Dead, ostatni finał sezon też chcę nagrać, jak wyjdzie spolszczenie. No i pamiętaj o zostawieniu łapeczki pod filmem, kciuczka zostawić i trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa! Tu, 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 tu. Cześć, na razie!